dobry. Zaczynamy naszą słoweńską przygodę od słoweńskiej stolicy wina, a mianowicie Mariboru. Jak widzieliście, stanęliśmy sobie pod mostem. To taki fajny parking, który bardzo mile wspominam. Jesienią 2019 byłem tutaj, gdzie oni są. Mówią do mnie, chodź, chodź, a sami stoją. Byłem tutaj jakoś listopadem i pod tym mostem właśnie spałem. Oczywiście w kamperze, żeby nie było. Także co, zapraszamy chwilę na spacer po Mariborze, po jakichś takich ważniejszych miejscówkach. Później może nam się uda wjechać kolejką na jakiś punkt widokowy. No i oczywiście porozmawiać i opowiedzieć o tym pięknym mieście. Także lecimy. No jak widać, jest nas full. Chodzimy sobie w ósemkę. Także fajnie, że udało się w końcu wyjechać, wyciągnąć naszych przyjaciół. Burdel na kółkach. Później sobie z nimi porozmawiamy. Będzie cacy. A sam parking dużo się zmienił od tego czasu. Zrobił się publicznym. Kiedyś był chyba prywatnym, bo był szlaban i się tam becelowało. Teraz wjazd jest bez szlabanu. I taka ważna informacja. Soboty, niedziela i święta w gratisie sobie można stawać. Także dzisiaj niedziela. Stoimy praktycznie u podnóży centrum za zupełną darmożkę. Daleko nie idąc, bo dosłownie 5 minut spacerkiem, bulwarem, chciałoby się rzec za Wiślanskim, ale nie, trafiamy do bardzo fajnego miejsca, mianowicie do w zasadzie pod najstarszą w Europie winorość, którą szacują na 400 lat. Także bardzo fajnie. Także co, wejdziemy, spróbujemy winka? To zobaczyć. Spróbujemy, zobaczymy. Trwa sesja foto przy winorośli. A jeszcze tylko dodam taką ciekawostkę, że z tego wina, znaczy z tej winorośli, normalny człowiek się nie napije. No, z tego przerabiają winko dla jakichś wysoko postawionych dygnitarzy, prezydentów, tego typu ludzi, jako dary, jako prezenty. O.
kończymy pomału już spacerek po Starówce w Mariborze. Bardzo piękne miejsce, bardzo polecam, tak w sam raz, żeby sobie godzinkę pospacerować, no może dwie. My jesteśmy jeszcze przy pomniku Matki Boskiej. Wznieśli ją w ramach podziękowań za to, że miasto nie dopadła dżuma, bo gdzieś tam w okolicach krążyła i miasto udało się ocalić. No nic, jeszcze wracając do samego Mariboru, polecę wam przepyszne jedzenie, na które warto tu przyjechać. Mowa oczywiście o Kebab Chichi. Jest taki lokal tutaj w centrum, bardzo popularny i oblegany, chyba jeden z najstarszych, ale tam też są odpowiednie ceny, dlatego polecam się oddalić kawałeczek, 10 minut, no może 15 spacerkiem od głównego, ścisłego centrum. Teraz możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Knajpka też, jak się nazywa, ja nie powiem, bo dla mnie znowu ten język jest jakąś barierą. Opyla się, smaczne, no ja nie dojadłem do końca, także polecam. Oczywiście podlinkuję pod filmem ten lokal. Ja za taki wielki kebab chichi bule zapłaciłem 8,50 euro. Także super. Dobra, lecimy dalej. Dzień dobry, dnia kolejnego. Wyspani, spaliśmy nad całą rzeką. Prawda to? Nad rzeką? Nad jezioro rzeką. Jezioro rzeką. Także fajnie. A teraz już dojechaliśmy około godziny drogi od Mariboru. Można sobie pochodzić w koronach drzew. Co fajne, dzieci w kwietniu chodzą za darmo. Także zapłaciliśmy tylko po 13 euro wstępu za osobę dorosłą. Ja wiem, to ja wam to mówiłam. A tutaj dzieciaki już szaleją. Całą górę, widoki po prostu zacne, a na samej górze jest zjeżdżalnia. Można na sam dół zjechać te całe 2 euro od osoby. Także dzieciaki uradowane. A my lecimy na chwilę dalej, bo jeszcze dzisiaj w planach mamy Piran. Zmieniamy trochę kolejność objazdu po Słowenii, bo od środy ponoć załamanie pogody, a chcemy skorzystać trochę z plaży, no trochę się pobyczyć na plaży, także do zobaczenia w Piranie. Nie przestaje krzyczeć. Bierzemy się. Stay mad.
przenosimy się nad Adriatyk do Zatokę Triestańską, jakoś tak. Jesteśmy w Piranie, na środku wody. Tak to wygląda. Cześć, Sami. Hej. Bywamy sobie na deseczce. Nasz kemping jest tuż obok. Jest też takie małe jeziorko, które jest chronione. Nie można tam nic robić. Pływają żółwie. Łabędzie mają. Co mają łabędzie? Łabędzie? No, co tam mają? No. Gniazda, tak. Jest absolutny zakaz. A z drugiej strony jeziorka jest nasz kemping. No, powiedzmy taki sobie, ale umiejscowienie jego rekompensuje wszystko. Co? Byliśmy wczoraj już. Byliśmy sobie też na spacerku w Piranie wieczorkiem. Bardzo ładne, malownicze miasto. Pokażemy to sobie później. No i co jeszcze to mogę powiedzieć? Tam gdzieś z drugiej strony jest Triest. Za tą wysepką będziemy jutro. Tam jest Izola. Tam za Winklem jest właśnie Piran. I stąd mamy dosłownie 10 minut piechotką do ścisłego centrum miasta. Także bajeczka. Relaksujemy się, odpoczywamy. Także zapraszam teraz zobaczyć, jak to pięknie tutaj wszystko wygląda. Thank you.
taki to właśnie fajny i ładny jest ten Piran. W zasadzie bardzo przyjemny. Spędziliśmy sobie tam dwie noce. Biwakowaliśmy wieczorkami. Na kempingu spacerowaliśmy sobie po mieście. Pływaliśmy na słupkach. Bardzo przyjemny czas dla nas wszystkich. Teraz już się wyleguję na ślicznej trawce w Izoli. Izola to takie jeszcze troszeczkę mniejsze miasteczko niedaleko Piranu, ale już po drodze do jaskiń szkocjańskich, do których mamy już kupione bilety na godzinę 13, czyli za niecałe 2 godziny. Tymczasem trzymajcie się. Pokój. Thank you.